Z Ewangelii według świętego Łukasza na uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, który mnie nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. W pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego oddajemy cześć świętej Bożej Rodzicielce. Jest to jednocześnie ósmy dzień od narodzenia Pana Jezusa. Kończy się oktawa Bożego Narodzenia. Dzień, w którym według tradycji żydowskiej każdy chłopiec podlegał obrzezaniu. W ten szczególny dzień, dzień Nowego Roku, dziękujemy Matce Bożej za jej matczyną opiekę i modlimy się, aby orędowała w nowym, tym razem 2012 roku. Poruszająca jest postawa Maryi, bowiem jak pisze święty Łukasz, wszystkie sprawy zachowywała i rozważała w swoim sercu. Takie zachowanie ma dla nas duże znaczenie. Przykład bowiem Maryi to świadectwo, iż w zgiełku i tak bardzo rozbieganym świecie potrzebna jest kontemplacja, refleksja i zastanowienie się nad sobą. Wielu bowiem z nas skarży się, że nie ma czasu na zadumę, na zastanowienie się, na pogłębienie przyjaźni czy więzi międzyludzkich. Jednocześnie dajemy się ciągle bombardować potokiem informacji albo przypadkowymi dźwiękami płynącymi z mediów, czy z ulicy, czy z sąsiedztwa. Spójrzmy dzisiaj na Maryję. Wszystkie te sprawy rozważała w swoim sercu. Po sylwestrowej nocy, pełnej huku i różnych dźwięków, warto chyba na początku nowego roku pochylić się i zastanowić nad tym, co przed nami. W Ewangelii czytamy, że również i przy narodzeniu Jezusa działo się ogromnie wiele. No przecież przybyli pasterze, oto gwiazda pojawiła się na niebie, oto do Betlejem spieszą trzej królowie, a to Herod czyha na życie dziecięcia. Dzieje się zatem naprawdę dużo, a Maryja jednak trwa w modlitwie i rozważa, co wielkiego Bóg dokonuje w jej życiu. Warto na początku nowego roku zadać sobie zatem pytanie, co Bóg dla nas przygotował, jaki będzie ten rok dla nas wszystkich, dla naszej ojczyzny, dla Kościoła w Polsce i w świecie i dla każdego z nas osobiście. Matka Boża przez swoją postawę uświadamia nam, co tak naprawdę jest ważne. Chodzi tutaj o nasze wnętrze, o naszą zdolność do duchowego rozwoju. I kiedy, patrząc w przyszłość, możemy obawiać się różnych zdarzeń i tego, co może przyjść, kiedy czujemy się naprawdę bezsilni, nie wiemy, co może nas spotkać, nic lepszego, jak w modlitwie pokornej
uklęknąć dzisiaj i prosić Matkę Bożą, by przez cały najbliższy rok była z nami. Amen.